No, a tutaj patrzcie, kochani, to jest taki krzaczek, proszę ja was, gdzie sobie przechodząc do domku, wracając, można sobie szczypnąć. Nieraz sobie biorę parę listków, bo to jest liść laurowy. To jest, kochani, liść laurowy. Sobie do rosołku. Rośnie tutaj sporo. Jest moc. Lecimy dalej. Szczęść Boże, kochane dzieci Boże, witajcie bardzo serdecznie. Ściskam was na początek, całym sercem pozdrawiam. Mam nadzieję, że się dobrze macie, kochani, że jesteście radośni. Bo radość daje Chrystus, kochani. Eucharystia z rana jak śmietana. Ja, kochani, tutaj odmówiłem, to jest różaniec na ławeczkach, tutaj z tyłu. Ale przyszło mi takie przemyślenie podczas, no taki obraz miałem, taki obraz. Zaraz wam powiem, troszeczkę odejdę. Bo tutaj dzisiaj bardzo, bardzo dużo ludzi jest i nie chcę nikomu przeszkadzać. Wiecie, mam troszeczkę donośny głos. Jest parę grup polskich, tam siedzą sobie gdzieś tam po ławeczkach. Tam dalej jest Alinka. Tam dalej, o. O tam, o. Alinka, wiecie, ta Alinka taka, nie? Co ona daje świadectwo też. Swoje takie piękne. Zresztą można kupić płytę. Ostatnie wyzwanie. Ten cały film sobie obejrzeć, tam ona właśnie daje swoje świadectwo. Przez nią gadałem chwilkę. Fajna babka. No i cóż, kochani, tak się modliłem, modliłem, modliłem. Zaraz poczekać, tylko plecaczek gdzieś tutaj odstawię. Nie chcę mi się na tego stojaczka rozkładać, mikrofonu podłączać. Tak, parę słów tylko powiem, bo takie... No miałem taki obraz, kochani, na podczas modlitwy, że... Te jakby media społecznościowe, wiadomo, one są bardzo, bardzo dobre, prawda? Dzielimy się jakimś dobrym słowem, pokrzepiamy się. Jeden coś nagrywa, drugi coś pisze, druga coś tam też mówi. I to jest piękne, żeby się wzmacniać dobrym słowem, pokrzepiać swoją duszę, nagrywać coś dobrego, kochani. No ale też ja pytam kiedyś, zaraz wam powiem, o co chodzi, ale wiecie, ja nie mam tej jedynki, nie? Jedynki nie mam, nie? Ale też no, parę zębów też zniszczyłem przez narkotyki, no bo to naprawdę kiedyś dużo brałem narkotyków i ja nikomu nie polecam tego, bo to jest najgorsze ścierwo, jakie może być na świecie. Bardzo uzależniające, niszczy mózg, niszczy człowieka, niszczy duchowość, paraliżuje emocjonalnie, człowiek jest agresywny, ma różnego rodzaju psychozy, bardzo uzależniające są narkotyki, wciągają niesamowicie, dają tylko jakąś pozorną radość, pozorne szczęście, chwilowe, ale to później jak to wraca wszystko, kochani, to wszystko niszczą, dlatego kochani, odstawiajcie narkotyki, odstawiajcie alkohol, jeżeli jest tu jakaś osoba, która jest uzależniona, która bierze, która może się gdzieś spotyka z ludźmi, którzy namawiają ją, go do narkotyków, odcinajcie się w imię Jezusa od tych ludzi, bo to jest naprawdę niezdrowe, to jest naprawdę, zobaczcie, święty Jan Paweł II powiedział, że prawdziwym przyjacielem jest ten, dzięki któremu staję się lepszy. Dzięki któremu staję się lepszy. Naprawdę, przyjaźnijcie się z takimi ludźmi, bo to chodzi o życie wieczne wasze, o zbawienie duszy. O zbawienie duszy, kochani. Naprawdę trzeba dużo się modlić za takich ludzi, którzy namawiają was na narkotyki, na jakieś melanże, imprezy, jakiś brudny seks, nie wiadomo gdzieś. Ja sam w tym tkwiłem, kochani, to wiem o czym mówię, kochani, no. Grzeszne życie prowadziłem bez przerwy praktycznie przez kilkanaście lat. No i co, kochani, wiecie, wypadła mi jedynka, bo jakieś tam orzeszki chyba jadłem. Już nie pamiętam, czy otwierałem tą puszkę zębami, już nie pamiętam. Ale w każdym razie pamiętam tylko te orzeszki, nie? I jedynka mi wypadła, kochani, miałem straszne kompleksy, straszne taki byłem, no jak to teraz będzie, jak ja będę nagrywał, miałem taki wstyd, wiecie co chodzi, taki, jeszcze widziałem te zdjęcia na tym internecie, tak przewijałem sobie, nie, że nie, takie piękne, gdzieś wszyscy tacy piękni, wiecie, no nikt nie stawia zdjęć, jak wstaje z rana, nie, z jakimiś, wiecie co chodzi, taki w nieładzie włosy, nikt tak nie robi, prawda, dlatego media społecznościowe moim zdaniem nie pomagają nam w tym, żeby jakieś uzdrawiać nas z jakichś kompleksów, prawda? Nie pomagają, bo zobaczcie, nieraz się widzi i to też jest uzależniające, bo są te różnego rodzaju zdjęcia. Niektóre kobiety i mężczyźni też rzucają tak przerobione, zresztą tak na bezczela to widać, że te twarze to po prostu tam nie ma ani jednej ty cienkiej zmarszczuni. Nie? Zmarszczuni nie ma, nie? A jakbyś zobaczył na żywo takiego faceta albo kobietę, to byś się przeraził czasami.
Jak to jest w ogóle się nie ma do rzeczywistości, kochani? To nie ma się nijak, no po prostu nijak. I modliłem się, kochani, modliłem się, bo tam no był taki tydzień czy dwa może nawet, że nic nie nagrywałem, bo ja myślałem, wiecie, no zakompleksiony byłem, nie? Bo a myślę, jak to będzie z to, bez tej jedynki, nie? Te, przeglądam te zdjęcia, te różne takie, wiecie, schodzi, że to nawet te buzie, no takie jakieś takie zaszczupłe, takie, wiesz, no ktoś tak przerabia te zdjęcia, jakaś kobieta załóżmy, że ona już tego nie widzi, tak wpadła w taki już w taki cuk, że ona już tego nie widzi, nie? Że nie widzi tego, jak to wygląda, nie? A to jest tak widoczne, że zobaczcie, nie? Żeby Facebook zakazał, załóżmy, żeby Facebook zakazał, że nie będzie można jakby zdjęć po przeróbce, że będzie wyczuwał jakiś taki program, żeby był, nie? Że będzie wyczuwał Facebook, które zdjęcie jest przerobione w jakimś takim, nie wiem, programie, nie? I odrzuca, nie? To by było pięknie, by było wszystko takie naturalnie, ludzie pozbyliby się kompleksów, prawda? Ale tak mi się wydaje, nie? Bo jak, no nikt mówię, nie wrzuca jakichś zdjęć, jakichś filmików gdzieś tam, nie? Zdjęć jakieś, nie, że wstaje z rana, jakieś loki pokręcone, jakaś kobieta, nie, taka zmęczona, bez makijażu jeszcze, nie, taka zaspana, z jakąś ropą w oczach. I to by było fajne, takie naturalne, nie? Mi się wydaje, że tak jakby część ludzi takie coś by robili, nie, to takie naturalne, nie, że... No bo te portale społecznościowe właśnie nie pomagają nam, nie, w leczeniu jakichś kompleksów, a zobaczcie, no... Niektóre kobiety, mężczyźni, wszyscy my na świecie, no, są ludzie, którzy, no, gdzieś tam... Te kompleksy wyolbrzymiają, nie? Bo przyglądają te, o tu jakieś tego, tutaj jakieś piękne zdjęcia z rodziną, tutaj takie wszystko piękne, wiecie co chodzi? I to jest non-stop takie powielanie, wiecie co chodzi, że wszystko takie jest aż za nadto, nie? Takie przykoloryzowane aż, bez kitu. Jak, sami wiecie, jak niektórzy tam, nie wiem, albo jakieś biura podróży, albo nawet tak ktoś jakieś zdjęcia dobrym aparatem zrobi, tak przerobi. To jest przerobienie, kochani, no to jest przerobienie jakieś zdjęcia, że to zdjęcie jest tak piękne, to niebo takie, ta woda taka, takie, wszystkie te kolory takie intensywne, wiecie co, ten kontrast taki. I tak w rzeczywistości nigdy nie ma, kochani, nigdy nie ma. Zobaczcie jakieś Teneryfy, gdzieś jakieś zdjęcia, jakieś Malediwy, może i tam coś ciut, no jest podobnie, nie, ale nie jest tak na żywo, czyli ten świat internetowy jest taki trochę, można powiedzieć, taki w cudzysłowie fałszywy, prawda, no bo to nie jest tak, jak jest na żywo. Wiecie, o czym mówię, prawda? I zobaczcie, taka dziewczyna, jakiś mężczyzna, jakiś taki, nie, przegląda to wszystko, nie, i jeszcze bardziej wpada w jakieś kompleksy, a, bo tam ja tam jakieś, nie wiem, i później jeszcze demon gdzieś tam wyolbrzymia te kompleksy, a widzisz, a ty taka, nie taka, zobacz, a inni tacy, nie, i się człowiek nakręca, nie, i chwyta te myśli, jeszcze się rozkręca, się roztrząsa te myśli, nie? Dlatego to jest właśnie, to jest na tej zasadzie, że właśnie, że te media społecznościowe nie są aż tak. No kurczę, no nie wszystko jest takie, jakie naprawdę jest, nie? Dlatego, zobaczcie, nie mam teraz jedynki, jestem taki szczęśliwy, naprawdę nie wnikam w to, naprawdę. Nie interesuje, nie, to jest, gdzieś myślałem, a jak ludzie pomyślą, a co mi to obchodzi tak naprawdę, co myślą, prawda? Co mi to obchodzi naprawdę, kochani? Co oni mogą myśleć, że ja jedynki nie mam, a co mi to obchodzi? Ważne, jak ja się z tym czuję, rozumiecie? Może przyjdzie taki czas, że sobie wstawię zęby, prawda? Nie ma problemu, ale teraz nie mam z tym kłopotu, naprawdę. I ci ludzie, którzy się ze mną przyjaźnią, moi przyjaciele, przyjaciółki, naprawdę nie mają z tym kłopotu żadnego. Bo oni kochają mnie za to, jaki ja jestem, a nie, że zęba nie mam, rozumiecie? Dlatego mi się wydaje, że wszyscy tutaj ludzie, którzy jesteście, naprawdę kochajcie siebie takimi, jakimi jesteście. Zobaczcie, jak niektóre kobiety, nie? Gdzieś tam wpadają w jakieś tam bulimie albo w jakieś anoreksje. Ona ciągle widzi siebie, że jest za gruba. Rozumiecie? A my patrzymy z boku, mówimy, Boże jedyny, zjadłabyś coś. Zjedz se kurczaka jakiegoś, nie? Toż ty, skóra i kości, nie? Nieraz skóra i kości jest, nie? Ona nie, ona przygląda przez internet, gdzieś, wiecie, tam przygląda, oj, takie piękne, tu jakieś reklamy, że musisz taki stanik kupić, taki, musisz tak wyglądać, taki krem użyć, bo jak nie, to odpadzie lipa, nie? Że świat narzuca nam jakby, jak mamy żyć, jak mamy wyglądać i no kurczę, ja się czuję dobrze sam z sobą, tak jak jestem. Tak samo ty, kochana siostro, bracie, powinnaś się czuć taka, jaka jesteś. Wstajesz z rana i mówisz, do lusterka podchodzisz i masz w sercu psalm któryś tam. Który to psalm, nie? Jakiś tam psalm mówi, nie? Że godne podziwu są dzieła twoje, panie. Dziękuję ci, że stworzyłeś mnie tak cudownie. Godne podziwu są twoje dzieła. To jest cudowne, kochani, że powinniśmy utożsamiać się z Bożym Słowem. Że jesteśmy dziećmi naszego Boga. Bez względu na to, czy mamy zęba, czy nie. Może kiedyś sobie zrobię, prawda? Ale naprawdę nie mam z tym kłopotu najmniejszego. I ludzie, którzy mnie znają, którzy się ze mną przyjaźnią. I to jest piękne, nie? Że oni chcą się przyjaźnić ze mną bez względu na, czy mam zęba, czy nie. I to jest piękne. I to są prawdziwi ludzie.
bo oni kochają mnie za to, co robię, za to, kim jestem. Dobrze im ze mną, jak się spotykamy na modlitwie, na rozmowie. I moja dusza może przyciąga ich, mój sposób bycia, autentyczność, może jakaś taka szczerość, prostota, to ich przyciąga może. I dlatego chcą się przyjaźnić ze mną, a nie z jakimś tam wyobrażeniem o mnie, nie? Bo nie masz zęba, to już, to kaszanka, nie? To jak ty wyglądasz, daj spokój, jak to będzie wyglądało, jak ty filmiki ty będziesz nagrywał, weź, przestań, nie wstydzisz się, a mówię, czego mam się wstydzić? Jestem naturalny, akurat na chwilę obecną nie mam zęba, no to co ja poradzę? Wstawię sobie może kiedyś, nie? Ale naprawdę tak Bóg uzdrowił mnie z moich kompleksów takich, nie, że no czy ja już wpadałem w takie kompleksy, wiecie, już przez tego zęba. Dlatego mi się wydaje właśnie, że tutaj właśnie ludzie mogą być tacy, że jeszcze demon ich będzie podkręcał, a że zobacz jak ty wyglądasz, że inni są tacy lepsi. I dlatego mówię, no media społecznościowe nie robią dobrej roboty, jeśli chodzi o to, bo ciągle właśnie to wszystko takie aż za piękne, rozumiecie, aż za piękne, przerobione te zdjęcia, te, no nie mają aż żadnej zmarszczuni kobiety, nie? Niektóre w podeszłym wieku, ale zmarszczuni nie ma, nie? Jak na żywo zobaczysz, no to... Także nie trzeba się wstydzić, dziewczyny kochane. Jesteście piękne, piękne Boga. Piękne Matki Boże, jesteście piękne, no. Adorujcie Chrystusa, a nie jakieś kompleksy swoje. To wam da życie wewnętrzne. Piękne, będziecie piękne, piękne Maryi, pięknem Chrystusa. Pięknem Boga naszego. Zobaczcie, jak śpiewacie tę piosenkę nieraz. Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie. Tu chodzi o wnętrze, kochani, żeby być wnętrze, mieć czyste, dobre. Sumienie mieć czyste przed Panem, bo to jest najważniejsze. A nie tam co przerabiać jakieś zdjęcia, żeby na Facebooku, żeby przypodobać się komuś. To jest, dla mnie to jest, no to jest, nie w tą stronę to powinno szło. Nie powinno to w tą stronę iść. No ale każdy ma jakieś swoje tego, wiecie. Ja mam takie przemyślenia teraz i dzielę się z Wami, no. Ja dziękuję Bogu, że jakby nie zatopiłem się w myślach właśnie, że a to co z tym zębem, co tam będzie, jak to, a może przestanę nagrywać. A może zły duch właśnie specjalnie chciał, żebym ja się skupił na kompleksach swoich. Wiecie co chodzi, żeby tylko nie nagrywać. A co mnie to obchodzi, co inni pomyślą, prawda? Tak samo, kochana siostro, bracie, co to ci obchodzi, co inni myślą o tobie? Żyj z Chrystusem, żyj Jego Słowem, wyglądasz pięknie, wyglądasz cudownie. No i to powinno ci, że jesteś Jego dzieckiem, no. I to powinno dawać ci siłę. Tożsamość jest w Bogu, a nie na Instagramie. W opiniach jakichś innych ludzi, którzy... Na przykład, nie wiem, który chcesz, aby ci, nie wiem... Dbasz o to, żeby, nie wiem, jakieś serce otrzymywać, lajki. Przerabiając swoje zdjęcia, załóżmy, jakieś, żeby były aż takie nadto dobre, że aż za dobre, aż fałszywe takie, nie? Że to... Dlatego moim zdaniem te portale internetowe powinny zabronić. Powinny mieć taki program, który... wyczuwa, że jakieś zdjęcie jest z filtrem, nie? I od razu odrzucać, nie? I dlatego świat by był piękniejszy, by był taki naturalny i człowiek by wróciłby do takiego piękna, naturalnego, prawda? Bo jak to wszystko jest tak już od dłuższego czasu, tak wszystko... I można się przyzwyczaić do tego właśnie, nie? Że ja to nie jestem przyzwyczajony do takiego fałszu, do takich filtrów, nie? Chociaż czasami też tam niekiedy zdarzyło mi się, nie? Tam przerobić ciut zdjęcie, nie? Jakieś tam dodać jakiś tam kontrastu troszkę, wiesz, podkreślić, nie? Albo czarno-biały sobie przerabiam, czarno-biały lubię. Ale to rzadko kiedy, no. No i cóż, kochani, no takie to buty jest, no. Takie to buty. Modliłem się teraz na różańcu. Mówię, Maryjo, jak jesteś taka piękna, cudowna. Zawsze wyobrażam sobie Maryję. Ale to wiadomo, kochani, nasza wyobraźnia jest ograniczona. Nasze myśli o Maryi są jakieś takie, no, ograniczone, no. Nasze te figurki, wszystkie te obrazy. To mi się wydaje, że to tylko ciut oddają piękno Matce Bożej. Nie ma takiej ręki, która by zrobiła taką figurkę. No w Tichalinie jest piękna bardzo, tu w Tichalinie. Taka figurka Matki Bożej, taka duża, ale ona piękna jest, niesamowita. To ta jedyna taka gdzieś, wiecie, mam zdjęcie zrobione sobie. No kilka razy tam już byłem, no to wiecie, no to zdjęcie zrobiłem. No sobie przyglądam się nieraz, tak gdzieś tam się modlę, włączam sobie galerię, zdjęcie odpalam i przyglądam się, całuję. No Matka Boża to jest matka moja, matka twoja, matka wszystkich ludzi, kochani, no. Ale tego warto jest być naturalnym, kochani, no. To jest piękne, żeby nie mieć żadnych kompleksów, no. W Chrystusie jesteśmy piękni, no jesteśmy piękni, bo On nas stworzył takimi, jakimi jesteśmy, kochani, no. No i zobaczcie, no i zły duch gdzieś podkręca gdzieś tam, nie, te kompleksy jeszcze, a bo i zobaczcie, ludzie jak się przerabiają, szczególnie kobiety, nie. Ale faceci też tam gdzieś tam wstrzykują sobie jakieś różne rzeczy, żeby tak się, aż normalnie wygląda, jak jakaś taka piosenka była, Ken i Barbie. Nie, że to wszystko takie aż sztuczne, wiecie co chodzi? No i ludzie później zakompleksiają się, wiecie, bo przyglądają te strony internetowe, gdzieś te zdjęcia tych innych ludzi. Że to wszystko aż błyszczy jak wosk, jak z wosku ci ludzie, nie? Tacy sztuczni.
I się zakompleksiają, no i jeszcze zły duch podkręca, a widzisz, ty taka nie jesteś, ty taka powinnaś być, bo teraz taka moda, musisz kupić to, musisz kupić tamto, musisz no taką mieć torebkę, musisz mieć taką sraką tam, żadnej torebki nie musisz mieć takiej, wystarczy, nie wiem, że będziesz czysta wewnętrznie, będziesz miała pokój z Jezusem, czyste sumienie dobre, to jest piękne i będziesz emanuował pięknem wewnętrznym na innych, także taki to buty, kochani, no. I to jest najważniejsze. Modlić się, mieć czyste sumienie, kochać drugiego człowieka, kochać Boga, Maryję i kochać się nawzajem, bez względu na jakieś słabości, bez względu na kompleksy. Nie ma czegoś takiego kompleks. Tylko trzeba spojrzeć na siebie z wiarą, z miłością, że jestem taki, jestem taka. Także, kochani, zostawiam was z tą refleksją. Bóg was kocha, pamiętajcie o tym. Wszystkiego dobrego, mordeczki. Pa, pa, z Bogiem. Miłego dzionka.